Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku takim dosyć specjalnym, jak widać, bo jesteśmy w miejscu, którego pewnie bardzo, znaczy może nie bardzo, ale dawno nie było na kanale i do którego planowałem powrót już jakiś czas temu, bo jest to na pewno wszystkim bardzo dobrze znane miejsce. I była kiedyś taka jednoodcinkowa seria na kanale, taka survivalowa. Tylko, że ten świat uległ konstruktywnej destrukcji. Także już go nie ma. Ale za to jest ten. Za to z nowym skinem. Takim fajnym ziomkiem jakimś. Z księżycem. No i początek prezentuje się tak, no na pewno jest to o wiele lepsze niż poprzednio, więc w sumie to można już zacząć, nie? Bo... A, i w ogóle w tym odcinku nie będzie kamerki, ale to tylko teraz, bo zapomniałem sobie ustawić, żeby była. To od razu trzeba sobie drewno zebrać, jak, bo przecież tak się gra w Minecraft. No, w tą grę. I no co, no trzeba progres robić, no, bardzo ważne. I od razu mówię, że nie będę robił żadnych speedrunów ani nic z tych rzeczy, bo ja się po prostu do tego nie nadaję, no. Nie jestem jakiś taki mega dobry w Minecrafta, bo w sumie to w jakichś tam speedrunach też się przydaje, wiecie, znajomość tego wszystkiego. Ja nie jestem aż tak mocno zaznajomiony. Czekaj. Po prostu, że nie wiem wszystkiego, co potrzebne by mi było do jakichkolwiek speedrunów. Więc po prostu no, nie będę tego robił, nie? Bo po co mam robić coś, w czym wiem, że się nie sprawdzę, nie? Takie to trochę bez sensu. Dobra, wiem, że teraz musimy sobie zrobić keyfall. Tak, na początku drewniany myślę. I w sumie przy okazji to możemy sobie zrobić jeszcze siekierkę. Chyba tak się robiło siekierkę. Dobra. Myślę, że kopalnię sobie zaczniemy robić gdzieś tu. Bo w sumie nie chce mi się iść aż tam, po kamień, więc sobie zrobimy tutaj taki podstawową kopalnię jakby. Dobra. Także mamy już pierwszy achievement. Tak, dałem sobie nick do Mixolo. Nie przewidzieliście się jakby co. Taki nick taki od niechcenia, nie? Bo zakładałem sobie nowe konto, żeby móc na nim sobie po prostu nagrywać tak na luzie i po prostu inne nazwy, samo Domix było zajęte, więc po prostu inne przetestowałem, nie? Inne jeszcze były zajęte, no to już popłynąłem z wyobraźnią i dałem sobie coś takiego, ale no może kiedyś będzie inaczej, może nie, zobaczymy, no ale no nikt nie jest przecież ważny, nie? Dobra, mamy już 18. Okej. Trzeba się teraz stąd jakoś wydostać. No nie przemyślałem trochę tego, ale spoko. Już jest git. Także teraz wystarczy sobie zrobić tak. Tak. Lepszy kill-off sobie zrobimy. Mamy od razu achievement kolejny. I co teraz? Siekierka może lepszą. Tak. A i jedzonko by się jakieś przydało, nie? Myślę. Dobra, mamy już 6 pork chopów.
Tylko, że jest problem, bo nie mamy pieca. Ale to się szybko da ogarnąć. Proszę bardzo. Piecyk. Skrzyneczka na razie nam nie jest jakoś potrzebna. No nie wiem, no na razie sobie przepalę drewnem. Wiem, że to trochę bez sensu, ale no cóż. O, kolejna świnka. Dobra. Kolejne mamy. Dobra. No i teraz to się od razu szybciej drewno ścina. I od razu tak, nie będę się tutaj w tej miejscówce osiedlał jakoś tak na zawsze. Przecież jest to dosyć fajne miejsce, ale fajna polana do rozbudowy, ale myślę, że będę podróżny, aż znajdę sobie jakieś takie miejsce, wiecie, fajne. Takie idealne. Tylko takie moje miejsce na tym świecie. Brutalnym dla każdego, gdzie zabijam kurczaki biedne. Ciebie oszczędzę, bo z ciebie tak bym mięsa nie miał. dobra, co teraz? Jakiś plan? A, no tak, mięso sobie wezmę. No, to jest chyba tuż po tych, wiecie, koksach. To najlepsze są chyba te pork chopy, nie? I z krowy są też dobre. Mięso jest dobre też z krowy, wołowina pieczona. Mówię, co to za kajf jest? Masakra. Tutaj widzę węgiel, ale ja się tam na razie nie mam jak dostać. Czyli tutaj będę miał w sumie też blisko postołu. Ale okej, no dobra. Trzeba będzie znaleźć żelazo. To jest też potrzebne, żeby żelazo znaleźć. Żelazo myślę, że będzie gdzieś tam, nie? Bo mamy na razie tutaj miedź i węgiel, ale żelaza nie ma. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł tam schodzić na razie. Potem sobie tam zejdziemy, jak już będę miał jakieś lepsze rzeczy do obrony. Węgiel mamy. Tam jakiś zombiak w ogóle z łopatą, jeszcze z czymś tam. No, żelaza tak lipnie trochę. To jakieś świecące rzeczy są. No, miedzi jest dużo, miedzi, ale miedź jest niepotrzebna właściwie do szczęścia minecraftowego. Patrz, jaki parkour od razu sobie zrobimy. No, żelazo może być tutaj lipa, ale no, coś zaradzimy potem. Boż, żebym ja musiał takie rzeczy niszczyć. Biedackie dirty jakieś. Dobra. Kolejna rzecz, która może nam się przydać. Nie drewno. Skrzynka może się przydać. Podmienimy sobie za to piórko, którego nie potrzebuję. Dobra. Co sobie odłożymy? No, deski na pewno. Te drewno. To nawet nie wiem, czy nam się przyda, ale nieważne. Tego dirta. No i to w sumie. A, nie. Dobra. Co tu następne można by zrobić? Dobra, drewno mamy, wszystko mamy. No tego żelaza byśmy musieli poszukać, co? Wioska tu jest! Wow! No to nawet nie zauważyłem. To niezłe mamy szczęście. Czemu ja tego wcześniej nie widziałem? Ty, to jest chyba o wiele lepszy start niż poprzednio. Dobra, to ja tam lecę od razu. Ja, no to tutaj to powinno być żelazo jakieś. I od razu łóżko sobie możemy wziąć stąd. Fajnie, fajnie. No węgiel jest gdzieś, ale może w domkach gdzieś będą mieli poukrywane. O, sorry, nie powinienem wchodzić. Tutaj ktoś jest? Łóżko jest. Żółte. Dobra, może być żółte na razie. Najwyżej jakiś jeden zenek będzie bez łóżka.
Uzbroję się może w siekierkę, co? Bo noc zapada i będą potworki sobie chodzić. A ja nie chcę zginąć, tak głupio. Okej, okay, mamy owce, ale owca na razie nam nie jest potrzebna do niczego. Mamy to. Co tu jest? Papier, a to nie potrzebuję papieru. Chyba że ktoś będzie się chciał handlować za papier, no to wtedy. Tam mam jakiś domek farmera pewnie, bo widzę, że... O. Dobra. Kolejne owce, to mi nie jest potrzebne. Tutaj jest, mamy jeszcze jakieś łóżko. W sumie białe mi się bardziej podoba niż żółte, więc mogę odłożyć te żółte. Będzie ci gościu pasować do tego zboża, jakie masz. Bo ja chcę tu wejść. Mogę sobie to zebrać łapką? Mogę. Hejbal. Do czego mi to jest? Ja mogę coś z tego skraftować, czy co? Boże, ja w ogóle nie ogarniam tych nowych aktualizacji z Minecrafta. Nie wiem, może to trade'ować, jak ktoś będzie chciał za to. To wtedy będzie przydatne. O, sorry. Dobra, wchodzimy. A, to jest to łóżko jakieś zwykłe. Schodzimy niżej. No, nie gadajcie, że żelaza nie macie. Tutaj koleś śpi. Tutaj też nic nie będzie, co nie? Ej, ale lipa, żelaza nie ma w tej wiosce w ogóle. No szkoda trochę. Szkoda bardzo. O, ale woda jest. Ale to, jak wy tu dochodzicie w ogóle? Ten ryneczek Lidla. A tutaj jakiś ziomek jest, siema. Mamy dzwon. Mogę uderzyć w dzwon, ale nie trzeba. No, a, tu golem jest. To można by golema załatwić i by było żelazo od razu, co? Oła, co mnie bije? Aha, szkielet głupi. O, dzięki golem za pomoc. Ja muszę zjeść, bo zaraz zginę. Dobra, następna ważna rzecz to jest węgiel. I od razu mamy węgiel tutaj. Czyli nie trzeba jakoś go szukać specjalnie. A, bo tylko dwa węgle. No to jest super. No to z dwóch węgli to za dużo, to mi nie da. Chyba. O, to i kolejny szkielet. Ale golem nie ocali, nie? Ocalił mnie. Dzięki, Zenek. Czy tam Gienek, czy kimkolwiek jesteś. Okej, tam mamy creepera i owce. Tutaj nie będzie żelaza. Nie wiem, tam jest dużo creeperów, to nie wiem, czy chcę ryzykować. Okej, tutaj jest jeszcze więcej creeperów. Szkieletów masa. No dobra. Tutaj mam zombiaka, który chce do mnie przyjść, ale się trochę... Ale nie jest jeszcze pewien. Okej, mamy pierwszego przeciwnika. Siema, ziomek. Kto? Ktoś mi pomógł? A, ten mi pomógł. Dzięki. Tego w sumie nie potrzebuję. Tego też nie. O, ten chłop nie broni normalnie. Wiesz co, ziomek, ja bardzo nie chcę tego robić, ale no niestety będę musiał cię załatwić zaraz. Ja bardzo nie chcę cię załatwiać. Dlatego muszę zebrać Dilta, żebyś mnie nie mógł złapać tutaj. A tutaj mamy zombiaka, który chce się dostać do tego kolesia, tak? Chodź, zombie na solo. Dobra, teraz mam achievement i co z niego wypadło? Ziemniak, no to no spoko, będzie do jedzenia. Albo do zasadzenia będzie. Oj. Dobra, golem, no sorry, no stary, no. No nie spychaj mnie. Oj, dobra, to był bardzo zły plan. To był bardzo zły plan, a. To był bardzo zły plan, to co ja zrobiłem. Aż mi się gra zminimalizowała przez chwilę. To był bardzo zły plan. Ale dobra, już mnie nie atakuje koleś. No nie, zostaw mnie! Zostaw mnie! No zostaw! Mam pół serca. No serio. A bo szkielet mnie jeszcze nawalał. Okej.
Okej. No, polecam taki Minecraft. Myślałem, że początek będzie łatwiejszy, a tu jednak nie. Siema creepery. Teraz robię taki totalny speedrun, nie? Do tej wioski, żeby się schować, albo wziąć chociaż te łóżko. I od razu mówię, że ja tu nie będę oszukiwał, nie będę włączał sobie pokojowego trybu, jakby, żeby nie było potworów, bo to trochę takie słabe. No nie planuję tutaj cheatować, nie? Żeby to był taki survival normalny. No nie wiem, jeśli będziecie chcieli więcej Minecrafta, no to wiecie, no łapeczka musi być jakaś. I subik, oczywiście, bo jeśli będzie więcej Minecrafta, to musicie wiedzieć. Dostawać powiadomienia. Bo co jeśli ktoś będzie mówił, ja chcę więcej Minecrafta, a nie będzie wiedział, że powiedzmy wszedł nowy filmik z Minecrafta. I co wtedy? Wtedy będziecie narzekać, że niby nie nagrywam. Dobra, gdzie ja tu zginąłem? Tutaj. Dobra, na szczęście nie jest to jakaś tragedia. Dobra, gość, chodź tu. Teraz cię tak tu nawalam troszkę. Boże święty, czemu to jest takie trudne? Ludzie! Jezu, dwa zombiaki mnie gonią. Zostaw mnie. Dobra, no ja muszę tego golema załatwić. No już nikt nie będzie bronił wioski, ale no co. No ja żelaza potrzebuję trochę. Nawet nie trochę, tylko bardzo. Także no co, golem, gdzie jesteś, golem? Halo, golem, gdzie jesteś? Tu jesteś. Wezmę sobie tego dilta, co ja tu postawiłem. Zenek. Ja naprawdę nie chcę tego robić, ale no. Ten już od razu załatwia zombiaki. Niewinne. Biedne zombie. Mogę cię walnąć, sad? Nie mogę. Za wysoko jestem. Co tam? Co? Jak mnie broni? Coraz bardziej nie chcę go zabijać, nie? No nie! On nie może stąd załatwiać! No super. No nie, to jest najgorszy początek na świecie. Czemu ja jestem takim noobem? No ja nie wierzę dalej w to. No ale przynajmniej mam. Mogę sprintować, żeby dobiec sobie do wioski. Ja. Ale. Nie, no masakra. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostawcie mnie w spokoju. No czemu każdy mnie tu chce zabić? Jeśli chcecie, wiecie, jakiś z innymi graczami, moimi kolegami filmiki, to możecie pisać też, nie? Bo postaram się coś ogarnąć, żeby się na Discordzie zgadać z jakimś gościem, żeby nagrać jakiegoś koopa w mainie na serwerze jakimś. No tutaj jesteś, Jacek, czy tam Gienek, ale trochę go obiłem, ale no. Niewystarczająco, jak widać. Muszę iść po te swoje itemy. Gdzie ja zginąłem? Tutaj zginąłem. Daj mi moje siekiery. Tutaj jest moja jedna siekiera. Gdzie jest druga? Zebrałem już? Tak, zebrałem już ją. Dobra, teraz trzeba tego dilta. A, bo to jest mój węgiel jeszcze, dobra. To daj mi jeszcze ten węgiel. Tutaj jest. Tutaj Gienek się wydrapał już. Dobra, no. Nie no, normalnie to już większość osób było miała milion razy większy progres niż ja. A ja tutaj tak lamię na początku. No przepraszam, ja nie chciałem tak lamić, no ale no, cóż. Nie gadaj, że mnie stąd sprzątniesz.
Czego teraz z łapki bije, serio? Sorry. Dobra, mamy. Mamy żelazo. Po tylu latach. A ja tego żelaza konkretnie? 3. No to bardzo mi się opłacało ginąć. 3 razy dla 3 żelaz. No, bardzo, bardzo. Teraz trzeba pójść pod ten mój crafting. Tylko gdzie ja go zostawiłem? Już nie pamiętam. I wezmę sobie to od razu, żeby zjeść. Już głodny jestem. Już nie mogę biegać. Dobra, biegniemy. Ale no, start miałem po prostu idealny, żeby się rozwijać. A ja po prostu tak zlamiłem to wszystko. Dobra, już nie będę o tym mówił po prostu. Się lepiej z tym poczuję. Okej, od razu biorę sobie mięso od świnki. Dzięki, świnka. Dobra. Tu jest moje miejsce, moja baza. I co ja tu mogę odłożyć? No węgiel. Te kwiatki to nawet nie wiem po co mi to. Kość, no nie wiem, może się kiedyś przydać, żeby pieska jakiegoś oswoić. Ziemniak. Ziemniak to się też może przydać potem, żeby go upiec albo zasadzić. I co? Co teraz trzeba zrobić? No myślę, że kilof lepszy. Gdzie jest mój kilof kamienny? Nie gadajcie, że zginął w akcji. No, faktycznie. Dobra, trzeba sobie nowy zrobić. No, żelazny zrobię. Dobra, ale na razie mam jeszcze... Gdzie jest ten kilof? Gdzie ten kilof jest? Przepraszam, bo... Ej, co? Nie, tu go nie mam nigdzie. Jestem ślepy, czy... Czego tu nie ma? Ej! Szukali mnie! Gdzie jest mój kilof, ja się pytam. Ej, co? Mam tylko ten drewniany. A tu jest, dobra, już się przestraszyłem, że go zgubiłem. Po prostu go przełożyłem. Dobra, wiecie co mogę jeszcze zrobić? Najbardziej potrzebny item w historii Minecrafta. Czyli oczywiście... Najbardziej potrzebny item w historii Minecrafta. Czyli... Nie, nie siekierę. O, motykę, żeby móc dokonać tej świetnej rzeczy, jaką jest zasadzenie jednego nasionka. Ale to nie wszystko, bo mam jeszcze przecież ziemniaka, którego również mogę zasadzić. No. No, i tak się będzie prezentował nasz cudowny świat. Nie wiem, faktycznie jeśli chcecie tego koopa z innym youtuberem, to możecie w sumie to napisać w komentarzach. I ogólnie jeśli chcecie więcej Mina, to też możecie napisać. Bo wiem, że na pewno dwójka moich widzów, z którymi mam kontakt, lubią Minecrafta. Nie wiem jak z całą resztą, ale no wiem, że ta część na pewno lubi. Więc możecie pisać. A ja w sumie nie wiem, co mogę teraz zrobić. Tutaj mamy jakieś osły czy coś tam. No nie wiem, co mogę zrobić. No tutaj mógłbym kiedyś pójść
I myślę, że mogę to zrobić nawet teraz, tylko sobie zbiorę może dilta do podbudowy, żeby mieć się jakby co to jakoś windować. Chociaż tam jest pewnie masa potworów, dlatego mam też siekierkę, która jest już na wykończeniu, a drugiej nie mam, bo się zniszczyła. To raczej nie jest dobry pomysł, żeby tam schodzić tak wcześnie, ale jeśli tam jest żelazo, no to chyba, nie, chyba warto jednak. Dobra, jedzenie trochę mam. To jest miedź, ale miedzi nie potrzebuję. Nie wiem, już widzę masę potworów. Ale jest żelazo, widzę tam jedną tą. Dwie widzę, dobra. Czyli żelazo tam jest. Dobra, to już jest potwierdzone info, że jednak żelazo jest. Nie wiem ile jeszcze tam jest, ale jest. No. Dobra, no spróbuję, no. Najwyżej zginę. Najwyżej zginę. Dobra, masa szkieletów. Szkielety są najgorsze moby, myślę. Gdzie w ogóle było to żelazo? Tam jest jeszcze dużo żelaza. I tam jeszcze. A, to jednak dużo tego jest. Tylko po prostu z góry jest ciężko zauważyć. Gdybym mógł zrespić tutaj golema, to by ich wszystkich tutaj powymiatał, nie? I by był spokój, ale nie mogę, bo nie mam jak. No nie wiem, no muszę to jakoś ten przemyśleć. Taktycznie. Od dzisiaj Minecraft to jest gra taktyczna. Strategiczna bardziej. Okej. Okej, już idzie do mnie pierwszy kolega. Siema, pierwszy kolego. Jak tam u ciebie? Życie mija. Widzę, że dobrze. Mam z ciebie expa. Okej, koledzy. Koledzy, dzień dobry. O, nie trafił. Nie trafił koleś. O, idzie do mnie kolejny kolega. Siema, kolejny kolego. Myślę, że to jest dobry pomysł bardzo, żeby stąd uciec jak najbardziej. Dobra, ten koleś, ten szkielet nie trafia w ogóle we mnie. To jest świetna informacja. Dobra, nie widzą mnie już. Ale no, trochę tego żelaza mam. No może nie dużo, ale mam. O Jezu, masakra. Ojej, 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 ale źle, ale źle, ale źle. O masakra. Ale zawał. Ale zawał. Już myślałem, że mnie tam dojadą. Dobra, żyjemy. Ale było blisko. Okej. Teraz trzeba coś zjeść, żeby mi się życie odnowiło. Ogóle to miejsce jest dobre pod kątem jedzenia, bo jest tutaj bardzo dużo świń. No, ja nie mogę wyjść jak zawsze. Jest tutaj mega dużo świń, więc mamy praktycznie najlepsze jedzenie w grze dostępne. Na drugim miejscu jakoś myślę, że będzie. Po koksach. I tam owocach tego chorusa całego, czegoś tam. Wow, no po prostu.
Dobra, dobrze, że mamy to jedzenie, nie? No, dobra, mamy te węgle. Mamy trzy węgle. Okej. To myślę, że na luzie starczy mi tutaj na te żelazo. No, tego żelaza nie jest dużo, ale zawsze coś. Dobra, jak mi się tutaj tak będzie przepalać, no to... To będzie koniec w sumie tego odcinka, bo muszę go jeszcze tutaj, wiecie, obmontować troszkę. I... Co? No to nara. Do następnego. A właśnie, piszcie w komentarzu te właśnie a propos serii z innymi ludźmi w Minecrafcie oraz czy chcecie tego Majna więcej ze mną na tym świecie, gdzie będziecie mogli sobie fajnie popatrzeć i się pośmiać ze mnie, jak ginę. No, także zostawcie suba i lajka, żebym wiedział, że wam się podobają te wszystkie moje serie, które robię. I co? Nara.